już po głosowaniu. Znamy listę wszystkich inwestycji, które w Jaworznie zostaną zrealizowane dzięki propozycjom samych mieszkańców. Frekwencja była godna pochwały. 18% to jest wspaniały wynik, nawet jak na nasz kraj. Pokazaliśmy, że Jaworzno rzeczywiście potrafi się zmobilizować, że wnioskodawcom bardzo zależało. Oprócz tradycyjnych urn, ponad 4000 wyborców zdecydowało się na formę elektroniczną. Łącznie w 13 wyznaczonych obszarach konsultacyjnych powstanie 15 projektów. Tym razem jaworznianie postawili głównie na rekreację. Mowa była o budowie placów zabaw, albo były to boiska, pojawiły się także inne pomysły, które integrują społeczność, które z danymi przedsięwzięciami kulturalnymi wychodzą na zewnątrz. Takie również były. Jeden z podobnych pomysłów zmaterializuje się tutaj. Część będzie boisko, druga część to będzie taki mini plac zabaw dla dzieci, będą ławeczki, czy takie miejsce tak naprawdę spotkań dla mieszkańców tej gigantów okolic. Dawid Serafin od samego początku bacznie przyglądał się jaworznickiemu budżetowi obywatelskiemu i jego realizacji. Dziś, po zakończonej fazie głosowania, chwali całe przedsięwzięcie. Kiedy mieszkańcy zobaczą, że faktycznie ten budżet obywatelski jest, te projekty są realizowane, to zaangażowanie będzie jeszcze większe. I myślę, że tutaj teraz wielka odpowiedzialność przede wszystkim władz miasta do tego, aby te wszystkie projekty były właśnie zrealizowane w tym 2014 roku. Liczy na to również pani Teresa Kondoszek, która z dumą mówi o tym, co w dużej mierze dzięki jej zaangażowaniu powstanie na jednym z podłęskich placów. Plac zabaw i park fitness. Inicjatorkę wspierała cała lokalna społeczność. Wspólnie zebrali ponad 800 głosów. Na tym widzę, że jednak ci rodzice i dzieciaki grają na ulicy w piłkę. Rodzice przechodzą na plac zabaw do przedszkola i mówimy nie, musimy coś z tym zrobić, a jest pusty teren. Teren, który niebawem zacznie tętnić życiem, co w latach następnych powinno zaprocentować jeszcze większym rozmachem JBO. Warto teraz to wszystko podsumować i już myśleć o tym, jak na przyszłość ten budżet, jaki kształt powinien przyjąć. Mieszkańcy nam pokazali, że interesują się swoimi sprawami, interesują się losem swoich dzielnic. Myślę, że na przyszłość będziemy mieli do czynienia z dużo większą liczbą projektów. A jeżeli w toku przeprowadzonych przetargów okaże się, że niektóre inwestycje będą tańsze niż początkowo zakładano, to niewykluczone, że w pewnych obszarach uda się zrealizować dodatkowe projekty.